Czy stare Wojanowice były lepsze? Tytułowe pytanie zadałem wam na karcie społeczności około 2 tygodnie temu. Wasze reakcje były jednoznaczne. Prawie wszyscy z was jednogłośnie stwierdzili, że Wojanowice były kiedyś lepsze. Co w takim razie jest nie tak z tymi nowymi? Czym się różnią? Co stare robiły inaczej? No i czy na pewno były lepsze? Cóż, ja w tej sprawie. Hej, cześć i siemano widzowie, z tej strony Robert z kanału Lamimy. Dzisiejszy film jest poniekąd odpowiedzią na wasze liczne komentarze, które już od wielu miesięcy pojawiają się pod naszymi filmami. Wielu z was pisze w nich, że obecny content na Wojanowicach no do was nie trafia, że jest nudny, powtarzalny, wymuszony, no i za bardzo ustawiany. Niektórzy z was dostrzegają powtarzające się cały czas schematy. Inni natomiast wytykają sztuczność całej otoczki, która towarzyszy aktualnym filmom. Ze swojej strony dodam, że nie twierdzę, że tak jest albo tak nie jest. Przytaczam jedynie wypowiedzi niektórych z was. Tych, którzy twierdzą, że stare Wojanowice były lepsze. Już za chwilę zerkniemy sobie na niektóre z komentarzy, sprawdzimy też wyniki ankiety oraz porównamy sobie obecne filmy z tymi, które mogliśmy oglądać przed laty. Ja jestem Robert, wy jesteście widzowie, to jest kanał Lamimy, zatem rozsiądźmy się wygodnie w fotelach i zapraszam was do oglądania. Ja tylko na chwilę, przypominam o zostawieniu lajka i suba. To ten, nie przeszkadzam, na razie. Początek Wojanowic. Jak doskonale wiecie, na samym początku Wojanowic był chaos. Nie no, tak na serio, wioska była nieco uboższa w mieszkańców. No dobra, znacznie uboższa. Początkowo bowiem nagrywał na niej tylko Wojan. Nieco później dołączyła Kati, a później Palion. A dalej to już pewnie wiecie, a jeśli nie wiecie, to gorąco zapraszam do obejrzenia naszego filmu pod tytułem Prawdziwa historia Wojanowic, który wykłada czarno na białym, jak ta historia się rozwijała. Wróćmy jednak do tematu odcinka. Jako ciekawostkę powiem wam, iż zdarzył się całkiem interesujący zbieg okoliczności. W ramach researchu do tego materiału przeglądałem starsze filmy Wojana i postanowiłem wejść na ten o tytule Uciekłem z więzienia, gdy Palion nie patrzył w Minecraft. Sam film jest jednym z pierwszych, w których pojawił się Palion. Sama jego treść jednak nie ma zbyt dużego znaczenia. Znaczenie mają natomiast komentarze, które pod nim ujrzałem. Pierwszy z góry komentarz, napisany przez Alicję, od razu odnosi się do starych czasów. Jednak na jego podstawie nie idzie jednoznacznie wywnioskować, czy uważa ona, że wtedy było lepiej, czy po prostu stwierdza fakt. Kolejne komentarze jednak rozwiewają wszelkie wątpliwości. Następny z użytkowników o pseudonimie Kakałko napisał, bądź napisała, tęsknię za starymi czasami, zdobywając pod tym komentarzem 24 lajki. Inny widz o nazwie Klapki Mojżesza napisał, że tęskni za normalnymi odcinkami, uzyskując również kilkanaście polubień. Największą uwagę jednak zwraca komentarz zostawiony przez Hanie, którego treść brzmi następująco. Kto przyszedł tu oglądać stare czasy? Płacząca buźka. Jak się okazuje, całkiem sporo osób, bo w momencie pisania tych słów komentarz ten zdobył dokładnie 299 lajków oraz ponad 260 odpowiedzi. Nie dowodzi to od razu, że stare Wojanowice były lepsze, jednak możemy na tej podstawie założyć, że istnieje jakaś bliżej nieokreślona grupa widzów, która za tymi starymi czasami ewidentnie tęskni. Wiele innych filmów jednak zdaje się potwierdzać tę prawidłowość. Pod materiałem o tytule Pokonaliśmy Herobrine'a w Minecraft również na samej górze możemy ujrzeć kilka komentarzy o podobnej treści. Widzowie piszą, że to były fajne czasy, i że miło do tego wrócić, no i że pamiętają te stare czasy i że tak fajnie sobie to obejrzeć po latach. Takie wypowiedzi jednak sugerują, iż są to widzowie, którzy po prostu odświeżają sobie starsze filmy, wracając do nich z czystego sentymentu. Nie jest to jednak jednoznaczne ze stwierdzeniem, iż uważają, że stare Wojanowice były lepsze. Na początku filmu wspomniałem o ankiecie, którą przeprowadziliśmy na karcie społeczności. Wzięło w niej udział ponad 2,5 tysiąca z was. Jej wyniki nie pozostawiają wątpliwości. Zresztą, zobaczcie sami.
aż 86% z Was, czyli około 2200 osób, uważa, iż kiedyś było lepiej. Niewielu jednak zdecydowało się jakoś to uargumentować. Myślę jednak, że wiem, z czego to wynika. Mówiłem o tym we fragmencie jednego z ostatnich filmów, który teraz pozwolę sobie przytoczyć. Dlaczego na Wojnowicach nic się nie dzieje? Sądzę, iż problem tak naprawdę nie leży w materiałach, które dostarczają nam Wojan z ekipą. Problemem tak naprawdę jest upływający czas. Wielu odbiorców jest serią od wielu lat, niejako się z nią rozwija, dojrzewa. Wraz z wiekiem zmieniają się też nasze upodobania i to, co lubimy. Zmieniają się w zasadzie całe nasze życia. I mimo, że content może pozostać ten sam, to tak naprawdę my jesteśmy zupełnie inni. Pomimo tego nadal myślę, że i starsza widownia znajdzie coś w tej serii dla siebie. Jednak nieuniknionym jest, by część starszych widzów poszła dalej, zerkając przez ramię i patrząc właśnie na Wojana i Paliona jako na jakąś mniej lub bardziej istotną część ich dzieciństwa. A na ich miejsce zapewne przyjdą nowi, z pewnością, no nie oszukujmy się, nieco młodsi widzowie, do których to ten content będzie bardziej dopasowany. Ja tylko na chwilę. Przypominam o zostawieniu lajka i suba. To ten, nie przeszkadzam. Na razie. Czym zatem różnią się obecne Wojanowice od tych starszych? Cóż, paradoksalnie tych zmian nie ma tak dużo. Jedną z bardziej zauważalnych jest bardzo rzadka obecność Kati na odcinkach. Byłoby to dziwne, gdyby nie fakt, że Kasia co jakiś czas robi sobie takie przerwy od nagrywania. Ostatni film na jej kanale gamingowym był wrzucony ponad 4 miesiące temu. Jakiś czas temu też zastanowiliśmy się, czy jest możliwe, aby Kati odeszła z Wojanowic, a wy, jeśli nie widzieliście tego filmu, to gorąco do niego odsyłam, link w karcie. No dobra, ale tak w zasadzie, czym jeszcze różnią się nowe i stare Wojanowice? Uznałem, że jest ktoś, kto wie to najlepiej. Nawet lepiej od nas. I tak, moi drodzy, to jesteście wy. I z tego też względu mam dla was zadanie. Wypiszcie proszę w komentarzach, jakie waszym zdaniem są różnice między starymi i nowymi Wojanowicami. A jak już to zrobicie, to podzielcie się też informacją, które waszym zdaniem są lepsze. Te stare czy obecne. Najciekawsze komentarze umieszczę w jednym z kolejnych filmów, gdzie dokładnie się tym różnicom przyjrzymy. Tymczasem bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Mówił do was Robert z kanału Lamimy. Do usłyszenia.